Cały plac świętego Wojciecha zamienił się w historyczną wioskę. To najlepsza lekcja edukacji, jaką znam. Dlatego warto tutaj przybywać, chociażby dlatego, żeby zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie, bo odtwórcy, którzy u nas goszczą, pokazują dokładnie tak, jak życie dawniej wyglądano. Jak gotowano, jak pracował kowal, jak bawiły się dzieci. Będzie mnóstwo atrakcji. Zobaczymy tutaj bitwę o most, bitwę o wzgórze Lecha. To chyba największa atrakcja, na którą przybywają i turyści, i gnieźnianie. Ale to także i wyzwanie dla naszych rekonstruktorów, którzy wychodzą w pełnym uzbrojeniu. Niektóre zbroje będą, czy ważą, nawet około 15 do 40 kg. A co ciekawe, po samej bitwie będziemy ważyć uzbrojenie, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjdą, mogli sami na własne oczy zobaczyć, w jakich ciężarach występują, czy występowali kiedyś wojowie. Natomiast będzie też rozegrany mecz piłkarski, trochę z przymrużeniem oka, z drużyną Mieszko Gniezno, czyli z drużyną piłkarską, kontra wojowie. Będzie również pokaz hokeja na trawie, gdzie mogą się i zaangażować rekonstruktorzy, jak również publiczność, ale też mamy wiele gier plebejskich i zabaw dla publiczności z nagrodami, a oprócz tego fantastycznie działa strefa dla dzieci, w której masa atrakcji od zabaw plebejskich poprzez różnego rodzaju gry, konkursy, malowanie na szkle, lepienie z gliny, wyrób z średniowiecznej biżuterii i wiele innych zabaw działa od samego południa do wieczora, podobnie jutro. Atrakcją jest jeszcze pokaz woltyżerki konnej czy żonglerki flagami, to taka nowość u nas w Gnieźnie. W paradzie idą wszyscy wojowie, którzy są zgromadzeni na placu. Na chwilę obecną zarejestrowało się ponad 450 wojów. Jeszcze do chwili obecnej czekamy na spóźnialskich. I oni wszyscy w pełnym uzbrojeniu, jak również w strojach historycznych, paradują ulicami Starego Miasta, Gniezna, prezentują się i zapraszają na plac.